21 października wspominamy błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa. Jakub Strapa, Herbu Strzemię, urodził się w 1340 roku. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. O jego rodzinie i młodości brak informacji. Niektórzy hagiografowie uważają, że kształcił się w Rzymie, chociaż brak na to dowodów. Pewne jest tylko to, że wstąpił do zakonu franciszkanów i że był członkiem Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Stolica Apostolska wyposażyła tę instytucję misją, utworzoną w zakonie dominikanów i franciszkanów dla działań na Rusi i Mołdawii, w rozległe przywileje duszpasterskie. W latach od 1385 do 1388 Jakub był gwardianem franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Z ówczesnych akt wynika, że był nie tylko gorliwym przełożonym konwentu, ale troszczył się także o dobro Kościoła na Rusi. Pośredniczył w sporze, jaki zaistniał między arcybiskupem Halicza, Bernardynem, a magistrem miasta Lwowa. Doszło do tego, że zapalczywy hierarcha zamierzył obłożyć miasto karami kościelnymi i w ten sposób pozbawić go normalnej opieki duchowej. Jakub spór załagodził. Niemniej energicznie stawał w obronie zakonów żebraczych, głównie dominikanów i franciszkanów, przeciwko niektórym duchownym, którzy zakazywali na swoich obszarach kaznodziejom głosić Słowo Boże i sprawować posługę duchową, chociaż ci mieli na to zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Dowodem wielkiego zaufania, jakim Jakub cieszył się w Rzymie, było mianowanie go inkwizytorem na całej Rusi. 27 czerwca 1391 roku papież Bonifacy IX mianował Jakuba II, po Bernardzie, arcybiskupem Halicza. Sakrę biskupią Jakub przyjął w Tarnowie w roku 1392. Znał już wtedy bardzo dobrze swoją metropolię, którą jako misjonarz wiele razy przemierzył pieszo. Ponieważ była to metropolia nowa, powstała w roku 1367, nie było w niej jeszcze ani katedry, ani kapituły. Kościołów i kapłanów było bardzo mało, nawet granice diecezji nie były dokładnie ustalone. We wsiach mieszkała głównie ludność prawosławna, ruska. Nowemu arcybiskupowi przyszło organizować metropolię właściwie od podstaw. Z punktu wyjścia pracy obrał sobie wizytację swojej rozległej diecezji. Zamieszkał w drewnianym domku przy klasztorze lwowskim. Stamtąd udawał się do miast i osiedli. Wszędzie, gdzie byli panowie polscy, zachęcał ich do fundowania nowych kościołów, które czynił ośrodkami parafialnymi. Popierał gorliwie zakony franciszkanów i dominikanów w ich pracy misyjnej. Bardzo szybko zaczęła topnieć liczba prawosławnych, a powiększała się liczba katolików. Nie mając jeszcze kapituły, arcybiskup Jakub sam rządził diecezją ze swoim oficjałem i notariuszem, który prowadził jego kancelarię. W trudniejszych i ważniejszych sprawach radził się proboszczów i przełożonych klasztorów. W ostatnich latach swoich rządów dobrał sobie do pomocy biskupa Zbigniewa z Łapanowa jako swego sufragana. W 1406 roku zorganizował we Lwowie pierwszy synod prowincjalny dla rozstrzygnięcia pewnych spornych spraw. Tak bardzo zasłużył się dla katolickiej Rusi, że nazwano go ojcem i stróżem ojczyzny, senatorem mądrym. Jadwiga i Władysław Jagiełło darzyli go szczególnym zaufaniem. Jakub darzył ich wzajemną czcią i miłością. Należał do zaufanych doradców Jagiełły. Wielką miłością darzyli go też wierni. Na wiadomość, że zamierza przenieść stolicę metropolii do Lwowa, mieszkańcy miasta bardzo ofiarnie i szczodrze zabrali się do budowy katedry. Jej poświęcenia Jakub dokonał w roku 1404. Zmarł 5 lat później, we Lwowie, 20 października 1409 roku. Zgodnie z testamentem został pochowany w chórze franciszkańskiego kościoła we Lwowie. Przez całe życie był tak ubogi, że w testamencie poza szatami liturgicznymi nie miał dosłownie nic do rozdania. Zostawił po sobie ponad 20 dokumentów. Mówią o nim także źródła postronne. W swojej pobożności
miał szczególną cześć dla Najświętszego Sakramentu. Zarządził, aby wieczna lampka paliła się przed tabernakulum, co nie było jeszcze wówczas w kościele stałym zwyczajem. Dominikańskiemu Kościołowi Bożego Ciała we Lwowie nadał odpusty, aby zachęcić lud do liczniejszego udziału w adoracji i wystawieniu w monstrancji, jakie wtedy zaczęło wchodzić w zwyczaj. Zaraz po śmierci zaczęto oddawać mu cześć. Kronikarz napisał o nim taką pochwałę. Był to mąż wielkiej cnoty, sławny pobożnością i życia prostego, mogący być wzorem i przykładem dla innych. W latach późniejszych jednak cześć jego zupełnie zanikła, tak dalece, że nie wiadomo nawet, gdzie znajduje się jego grób. Znaleziono go dopiero przypadkowo, 29 listopada 1619 roku. Pod wpływem wciąż rosnącego nabożeństwa i wielu łask, jakie działy się za jego przyczyną, w roku 1777 rozpoczęto proces kanoniczny. 11 września 1790 roku papież Pius VI zatwierdził jego kult i pozwolił obchodzić jego święto. Na prośbę metropolity papież Pius X ogłosił błogosławionego Jakuba wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem archidiecezji lwowskiej. Został on też obrany patronem polskiej prowincji franciszkańskiej. Relikwie błogosławionego Jakuba spoczywają w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze lwowskiej. Po ostatniej wojnie przeniesiono je do katedry tarnowskiej, a w 1966 roku przewieziono je do Lubartowa. 5 grudnia 2009 roku, po blisko 65 latach, relikwie patrona archidiecezji lwowskiej, błogosławionego Jakuba Strzemię, powróciły do katedry rzymskokatolickiej w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie. Uroczystością przeniesienia i wprowadzenia relikwii do katedry przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W ikonografii błogosławiony Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa. Jego atrybut to pieczęć herbowa z wizerunkiem Matki Bożej. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.